auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom prezesa Rady Ministrów oraz stypendystom ministra edukacji narodowej, uczniom dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem gali stypendystów była Beata Pawłowicz, dolnośląski kurator oświaty. Drodzy uczniowie, niech ten dzień będzie świętem dla was. Świętem waszych niezwykłych umiejętności i talentów, ale przede wszystkim niezłomności, pracy nad sobą, wytrwałości, a nawet niekiedy i determinacji. Serdecznie gratuluję odniesionego sukcesu. I jestem przekonana, że odkrywanie waszych zdolnień, waszych talentów i odniesienie sukcesu nie byłoby możliwe bez wsparcia waszych nauczycieli, waszych przewodników po meandrach wiedzy, waszych mentorów. Bardzo się cieszę, drodzy stypendyści, z waszego sukcesu. Nabierajcie sił do kolejnych wyzwań. Wasze aspiracje, wasze osiągnięcia już teraz wspaniale wróżą nie tylko waszej przyszłości, ale również środowisku, w którym żyjecie. I niech wam towarzyszą słowa Juliusza Słowackiego. Póki jesteśmy młodzi, wszystko jest przed nami. I niech tak. Dziękuję bardzo. W uroczystości uczestniczyła Ewa Mańkowska, wicewojewoda dolnośląski, starosta jaworski Stanisław Laskowski oraz prorektorzy wyższych uczelni i przedstawiciele samorządów. O stypendium ministra edukacji narodowej mogli ubiegać się uczniowie, którzy są zwycięzcami olimpiad międzynarodowych, laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad lub konkursów na pracę naukową oraz uczniowie realizujący indywidualny tok nauki i uzyskujący najwyższe wyniki. Ponadto stypendia MEN otrzymali uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Kandydatów do stypendium typowały szkoły. Za wybitne osiągnięcia edukacyjne i sportowe w roku szkolnym 2012-2013 stypendia ministra edukacji narodowej otrzymało 28 uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa dolnośląskiego. Dyplomy otrzymali również stypendyści prezesa Rady Ministrów. Uczniowie, którzy uzyskali w ubiegłym roku szkolnym promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazali szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Proszę teraz o odebranie dyplomów i gratulacji grupom uczniów z powiatu Głogowskiego, Górowskiego i Jaworskiego. Wiktoria Czarnecka, uczennica technikum w Borkowie. Iwona Drusz, uczennica liceum profilowanego w Jaworze. Kamil Daniel Fortuna, uczeń pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia księcia Wolfa I w Jaworze. Karolina Wieczorek, uczennica technikum w Jaworze. Dyplomy stypendystom wręczyła Beata Pawłowicz oraz Ewa Mańkowska. Wyróżnionym uczniom z powiatu jaworskiego gratulował także starosta jaworski, który wręczył także upominki. Prezes Rady Ministrów przyznaje stypendium jednemu uczniowi danej szkoły na dany rok szkolny. Na rok 2013-2014 stypendium prezesa Rady Ministrów przyznano 260 uczniom.